W parku Rusinowa otwarto pierwsze pole do disc golfa. W Wałbrzychu odbył się turniej, który przyciągnął dużo zainteresowanych osób. Disc golf jest połączeniem golfa z frisbee. Jest wyznaczona ilość rzutów na część pola. Różnicą jest to, że rzuca się dyskami do koszy. Dyscyplina dopiero rozwija się w Polsce. Mamy bardzo mało pól do disc golfa. To jest pierwsze stałe pole do disc golfa na Dolnym Śląsku, które powstało. Także tych pól jest jeszcze mało, ale przybywa. Już wiemy o planach kolejnych pól. Będzie ich coraz więcej na pewno. Dlaczego pole powstało akurat w parku Rusinowa? Dlaczego tutaj? Udało się dotrzeć mi do ogrodnika miejskiego, pana Michela Ligus, który wskazał to miejsce jako odpowiednie do utworzenia takiego pola. Oczywiście przeszliśmy, porozmawialiśmy, zobaczyliśmy, jakie to zasady panują podczas gry. No i ustaliliśmy, że właśnie ten park będzie się do tego idealnie nadawał. Podczas pierwszych zawodów zarejestrowało się około 50 graczy. Organizatorzy podkreślali, że jest to świetny wynik. Przyjechali gracze z Warszawy, Poznania, Wrocławia i Śląska. Jak dołączyć do ekipy grających w disc golfa? Mamy swoją grupę utworzoną na Facebooku DGW Disc Golf Wałbrzych. Tam najlepiej można najszybciej złapać kontakt do mnie. Tam opisywaliśmy też poszczególne etapy powstawania pola. Ogłaszaliśmy właśnie ten turniej, otwarcie tego pola. I tutaj będziemy też na bieżąco relacjonować różne wydarzenia związane z disc golfem. No i wtedy, jeżeli ktoś faktycznie jest zainteresowany, oczywiście, no to już będzie miał kontakt ze mną, będzie grupa utworzona, w której będziemy się komunikować, organizować otwarte treningi, spotkania jak najbardziej.